Polski kierowca ciężarówki zginął w zamachu w Berlinie. Politycy chcą ograniczyć ruch aut w polskich miastach. Ważne zmiany dla przewoźników w Niemczech i start legendarnego rajdu Dakar. Ewelina Bukowska, witam w pierwszym odcinku Transinfo po świętach. Mam nadzieję, że odpoczęliście i czekaliście na nasz nowy program. A jeżeli Ty, drogi widzu, jesteś tu pierwszy raz, kliknij subskrybuj i bądź zawsze na bieżąco. Zaczynamy! Branża transportowa w Polsce jest w żałobie po tragicznej śmierci Łukasza, kierowcy ciężarówki spod Szczecina. Zginął w Berlinie zamordowany przez terrorystę, który porwał jego auto, a później zaatakował jarmark świąteczny. Łukasz jest jedną z kilkunastu ofiar tego okrutnego ataku. Wiemy, że zatrzymał się w Berlinie w trakcie wykonywania przewozu z Włoch. W stolicy Niemiec miał rozładować część ładunku i ruszyć w dalszą drogę. Doszło jednak do opóźnienia i przymusowego postoju w Berlinie. Wtedy został uprowadzony wraz z autem. Z wstępnych ustaleń policji w Niemczech wynika, że był w kabinie ciężarówki w trakcie ataku i próbował obezwładnić terrorystę. Gdyby nie on, na jarmarku w Berlinie mogło być jeszcze więcej ofiar. Rodzinie Łukasza składamy głębokie wyrazy współczucia. Zachęcamy też do udziału w zbiórce pieniędzy dla bliskich bohaterskiego kierowcy. Pieniądze można przekazać na konto, którego numer znajdziecie w opisie tego filmu. Każda złotówka może bardzo pomóc. W ostatnich tygodniach nad wieloma miastami w Polsce zawisła szara, trująca mgła. To smog, który jest coraz większym problemem. Dlatego politycy chcą z nim walczyć. W miastach w Polsce miałyby powstać strefy obniżonej emisji komunikacyjnej. Prawo do jazdy w nich będą miały tylko auta elektryczne i spełniające normy unijne Euro 3, Euro 4 lub 5. Kierowcy, którzy nie dostosują się do przepisów, mają być karani wysokimi mandatami. Podobne zasady wprowadziło już ponad 250 europejskich miast. Coś mi jednak podpowiada, że w Polsce nie doczekamy się ich zbyt szybko. Co sądzicie o tym pomyśle? Pomoże w walce o lepsze powietrze, czy tylko utrudni życie kierowcom? O tych zmianach musi pamiętać każda firma transportowa, która świadczy usługi na terenie Niemiec. Wraz z początkiem nowego roku Niemcy zmieniają zasady milogu. Po pierwsze, wzrośnie stawka płacy minimalnej za godzinę brutto. Od 1 stycznia 2017 wyniesie ona 8,84 euro zamiast dzisiejszych 8,5. Po drugie, firmy będą mogły przesyłać przez internet informacje o pracownikach delegowanych. Do tego celu Niemcy uruchomią specjalny portal, którego adres znajdziecie w opisie tego filmu. Portal ruszy 1 stycznia 2017. I pytanie do Was, czy to kolejna zmiana godząca w interesy polskich przewoźników? Prawie 9 tysięcy kilometrów do pokonania, 3 kraje Ameryki Południowej do przejechania, a wszystko po to, by wygrać prestiżowy wyścig. Chodzi oczywiście o rajd Dakar 2017, który rozpocznie się na początku stycznia w Ameryce Południowej. Kierowcy wyruszą z Paragwaju, pojadą przez Boliwię i Argentynę, a 16 stycznia zakończą jazdę w Buenos Aires. W rajdzie Dakar wystartuje 316 pojazdów, w tym 50 ciężarówek. W zespole jednego z aut ciężarowych startujących w rajdzie pojedzie Polak Dariusz Rodewald. Trzymajmy kciuki za niego, jak też za innych Polaków, którzy powalczą w rajdzie Dakar. Za nami ostatni odcinek Transinfo w 2016 roku. Korzystając z okazji, ogromnie dziękuję Wam za to, że jesteście, komentujecie i subskrybujecie nasz kanał. Z każdym kolejnym odcinkiem coraz częściej dzielicie się swoimi opiniami, coraz częściej udostępniacie nasze filmy. Coraz więcej się dzieje. Bardzo pięknie za to wszystko dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku, szampańskiej zabawy sylwestrowej. Do zobaczenia za tydzień.